Krzysztof powiedział ludziom na temat witaminy K2. Okej. Okay. Bo ona jest bardzo ważna w przypadku tego łapania. Okej. Okay. Bo sama witamina D3, ona funkcjonuje, ale można sobie narobić powiedzmy krzywdy. Okej. Łapień się wchłania w dużej ilości, ale on jakby krąży potem w krwiobiegu i nie stawia się tam, gdzie nie, czasami gdzie nie powinien. Więc kobiety mogą mieć problemami, na przykład może być złapienie jajników, mogą mieć kobiety czysty w piersiach z samej tej witaminy D. Jest potrzebna jeszcze witamina K2. Okej. Więc nie wiem, czy Państwo wszyscy słyszeliście, więc ja powtórzę. Pytanie dotyczy o witaminy K2 i Pan skomentował również, że sama witamina D3 no, nie ma jakiegoś tam pożądanego wpływu, może nawet być jakiś negatywny. Ja odpowiem w ten sposób. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest to bardzo popularny pogląd, zresztą nie tylko w Polsce. Po raz pierwszy to dokładnie pytanie zadano mi w mieście Phoenix, w stanie Arizona, w Stanach Zjednoczonych. Natomiast ja nie widzę powiązania między działalnością witaminy K2 i witaminy D3. Nie widzę również tych negatywnych konsekwencji tego, że gdy my spożywamy tylko witaminy D3, a nie spożywamy witaminy K2. Ten pogląd mówi również, że my nie potrafimy, czy my nie mamy dobrych źródeł witaminy K2 w diecie. I to jest prawda. My mamy, niektóre produkty zawierają witaminę K2 w diecie, ale nie ma ich dużo i one nie zawierają bardzo dużej ilości tej witaminy. Ale my mamy bardzo dobre źródła witaminy K1. A witamina K2 produkowana jest w naszym organizmie witamina K2 produkowana jest w naszym organizmie z witaminy K1. A więc nawet gdyby pogląd, że my musimy mieć witaminę K2, żeby użyć właściwie witaminę D3, był prawdziwy, to my nie mamy takiego problemu, bo ze spożyciem witaminy K1 organizm sobie produkuje tą witaminę K2. Moim zdaniem, nie jestem na 100% pewny co do tego, ale moim zdaniem argument, że my musimy wziąć K2 z witaminą D3, to jest argument, który wymyślił producent suplementu, który zawiera zarówno jeden, jak i drugi, czyli zarówno D3, jak i K2. Nie widzę w literaturze naukowej związku między nimi. Okay? Gdy my spożyjemy, mówię, takie rzeczy jak jarmuż na przykład, rzeczy nawet takie jak sałata i inne liściaste, nie tylko, brokuły, kapustę, kalafior, okay? Spożywamy potąd witaminy K1, z której potąd wyprodukujemy witaminę K2. Okay? Także witamina D3 czy witamina D2 jak najbardziej sama bez witaminy K2 jest witaminą przydatną. Tak jest moje zrozumienie. Rozumiem, że Pan ma troszeczkę inne zrozumienie, ale to jest to, co ja rozumiem na bazie tego, co ja widzę w literaturze. Proszę bardzo. Ja chciałam zapytać o poprzednią stronę. Poprzednią stronę już mówicie. Przepraszam, tak? W ubiegłym roku, nie, 2 lata temu, to było na przełomie sierpnia i września, praktycznie po całym lecie ekspozycji na słońce zrobiłam sobie badanie kontrolne poziomu witaminy D3 i wyszedł on na poziomie 14, przy czym warto nadmienić, że każdego dnia między 11 a 13 spędzałam czas na pracy z moim synkiem, gdzie no, byłam wystawiona na ekspozycję słoneczną. I tutaj byłam zdziwiona, że ten poziom jest aż tak niski, przy czym dodam, że choruję na alergię. No mam alergię na przykład na komekopa, na kurz i tak dalej i na chorobę Hashimoto. Czy tam mamy sobie związek? Czy witamina D ma wpływ na... Czy fakt, że mój organizm jakby no nie przyswoił sobie tej witaminy D3? Ja. Nie, nie. Wiąże się to... z tym, że nie wiem, bo ja będę miał jakiś zaburzony metabolizm. Nie, bo tu nie chodzi o przyswojenie w sensie tak, jak przyswajamy inne związki odżywcze z układu pokarmowego, prawda? Witamina D, tak jak wspomnieliśmy, jest produkowana w naszej skórze i tam przedostaje się do strumienia krwi. Także czy kwestia tarczycy, czy choroba Hashimoto nie ma na to wpływu. Natomiast ja chcę powiedzieć coś innego. Jak wspomniałem, ja gram w tenisa w Stanach Zjednoczonych, gdzie mieszkam.
I u nas pogoda taka, jak my mamy dzisiaj, no to jest czasami końcówka lutego, początek marca. Czyli ja praktycznie jestem opalony no większość czasu w roku, nie? Gdy przyjechałem w ubiegłym roku, jak wspomnieliśmy, że w ubiegłym roku pogoda nie była taka, jak mieliśmy dzisiaj, prawda? Było pochmurnie, trochę padało, było zimno, więc nawet gdy sobie wyszedłem na spacer, no to tam byłem odpowiednio ubrany, a potem, gdy pod koniec maja było kilka takich cieplejszych dni, wyszedłem sobie na ten spacer i mówię, zdjąłem koszulkę, chyba już nie pamiętam, dwie godziny chyba byłem na spacerze, tak? Następnego dnia poszedłem zbadać sobie poziom witaminy D. I mój poziom, ku mojemu zdziwieniu, był 32 jednostki, okay? Czyli w normie, ale spodziewałem się, że będzie znacznie większy, bo ja przez dwie godziny chodziłem praktycznie w spodenkach na tym. Także to pokazuje nam, że no, potrzeba troszeczkę więcej czasu spędzić, gdy my mieszkamy w Polsce, a nie gdzieś we Włoszech czy w Grecji, prawda? Po to, żeby właściwie ten poziom utrzymać nawet w okresie letnim. Nie? Nie jest to takie proste. Nie wystarczy tam, jak ja pani powiedziała, że była gdzieś tam pani gdzieś tam na ogródku, przy tym placu zabaw i tak dalej. Nie, nie wystarczy, no trzeba nawet jeśli tam siedzi, nie wiem, odsłonić przynajmniej przedramiona i tak dalej, może nawet część nóg i na pewno twarz, żeby odpowiednią ilość tej witaminy wyprodukować. A jeszcze chciałam zapytać, ponieważ medycyna też mówi na alergię, czy dostał takie zalecenie od lekarza alergologa, żeby suplementować witaminę przez cały rok? Czy to ma jakiś związek ze sobą? Czy rzeczywiście w jakiś sposób witamina D wspomaga, nie wiem, leczenie alergii? Nie wiem, czy tak. Nie przypominam sobie, żeby miało jakiś wpływ. Nie? Może lekarz wie coś, czego ja nie wiem. Nie? A może przepisał, czy zalecił z innych powodów, niekoniecznie ze względu na alergię. Okay? Proszę. Dlaczego właśnie na przykład lekarz endokrynolog przyjmował czynność tarczycy oprócz suplementu, prawda, poza przyjęciem suplementu, czy to już na niedobrzeczność tarczycy przepisuje też witaminę D? Okej. Okay. Pytanie dotyczy, dlaczego lekarz przepisze witaminę D, gdy jest niedoczynność tarczycy. Czy chodzi o niedoczynność tarczycy, czy gluczołów przy tarczy, czy przy tarczy, jak będzie? Przy tarczy. Państwo wiecie, że... Niedoczynność tarczycy. Okej, okay. No to trudno mi odpowiedzieć, dlatego że przy niedoczynności tego gluczołu przy tarczy... To ma sens, bo on powoduje, że my uaktywniamy tą witaminę D z nieaktywnej do aktywnej tej formy. Natomiast przy tarczycy nie widzę w tym momencie związku. Może chodzi o coś innego. Jeszcze pytanie tylko. Proszę. Czyli na przykład skorzystamy na przykład witaminy H2 w takim popularnym produkcie, jak jest natko, nie? To jest skierowane soi. Na przykład ona tak samo działa, tak samo ma tą samą funkcję, która taka sama jak ta witamina H2 produkowana tylko na organizmie, nie SK1, czy ona w jakiś inny sposób działa? Znaczy niezależnie od tego, jakie jest źródło, czy to będzie natko, czy to będą jakieś inne produkty, one mają dokładnie tą samą, że teraz produkują tą witaminę D tam, gdzie ona ma być. To ważne, że tak powiem, tak? Jeszcze raz. Czyli transportuje taka witamina K2 do wapu tam, gdzie ona ma iść, czyli to do kości. Nie, to jest właśnie to, z czym ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam z tym, że witamina K ma funkcję transportowania wapu. Nie kwestionuję, że witamina K jest istotna, jeśli chodzi o zdrowie naszej kości, że tak powiem. No jest zakrzepowo, nie? Działa jak jako witamina K2. Tak, między innymi zakrzepowo. Ale witamina K jest istotna, jeśli chodzi o zdrowie naszej kości, ale przede wszystkim nie witamina K2, a właśnie witamina K1. Okay? I jest jednym z czynników, który może doprowadzić do miękkości kości, zaniżenia, jak powiedzieć, gęstości kości i nawet ryzyka złamań. Okay? Ale to nie K2, tylko K1. Inna rzecz, że u wielu ludzi głównym źródłem witaminy K1 są oleje roślinne. Okay?
I w momencie, gdy jest to oliwa z oliwek, to wszystko jest okej, okay, bo oliwa z oliwek często się spożywa surowo, okej? Okay? Natomiast inne oleje roślinne my bardzo często spożywamy już, które one były podatne obróbce jakiejś ciepłej, prawda? Czyli rafinowane raz, ale używamy je do smażenia, używamy je do jakiejś deep fry, czyli głębokie smażenie, tak? Tak, okay? I co się dzieje? Że ta witamina K zmienia swoją strukturę chemiczną pod działaniem właśnie tej obróbki cieplnej i ona staje się wtedy destrukcyjna do naszych kości, a nie przydatna. Okay? Dlatego my witaminę K, czy to będzie K1, czy nawet witamina K2, powinniśmy spożywać właśnie z tych produktów typu NATO, czy... Proszę? Nierafinowane, ale żeby nie były podgrzewane. Okay? Żeby nie było podgrzewane. I warzywa liściaste. Okay? Czyli sałata między innymi. Sałata jest bardzo dobrym źródłem między innymi właśnie witaminy K. Jarmuż i inne tego typu. Chodzi o te takie maści, jak takie filtry. To się nazywa filtry, tak? Tak, mają. Tak, im wyższa ta cyfra, tym mają większy wpływ. Innymi słowy, 50 spowoduje mniejszą syntezę witaminy D niż 25. Dlatego znów to takie zalecenia, że tam zanim wyjdziemy na słońce, nałóż ten filtr, nie? To dzisiaj po prostu to się już zaniechuje się tych zaleceń, bo my wiemy, że przez te, nie wiem, 45 minut, godziny, w zależności od słońca, natężenia godziny, gdzie jesteśmy, w jakim miejscu, prawda? My powinniśmy mieć tą ekspozycję na promienie słoneczne, a dopiero potem może, jak ja jadę, ja niedaleko mieszkam plaży, i ja jadę na plaży, mogę być 4-5 godziny na plaży. Tak się to jeszcze mówię, pół godziny, 30 godziny, nic nie mam na sobie, żadnych, dopiero później ewentualnie mogę. I to też często w takie krytyczne miejsca, typu moje uszy, tak nos, powiedzmy, nie? A niekoniecznie w inne również miejsca. Ale one dokładnie blokują syntezę witaminy D. I im wyższy ten numerek, tym bardziej blokują tą syntezę. Jeszcze? Proszę. Jeżeli jest sytuacja z tego D2, to czy zawsze musi być D3, czy może być taka sama jak D3? Dokładnie taka sama jak D3. Okay? Są tacy, którzy mówią, że absolutnie witaminę D2 nie należy wziąć, ale mówię, zalecenia takie oficjalne, takie jak tutaj Stowarzyszenie Endokrynologicznego, badania opublikowane w najlepszych żurnałach odżywiania, pokazują, że mają podobne działania. Okej. Okay. Tak, proszę? Powiedział, że suplementacja tą witaminą D w okresie zimowym jest jak najbardziej wskazana, ponieważ nawet gdybyśmy się opalali całe lato, to i tak mamy mniej zapas tylko do tego. Znaczy zapas jest na długi okres czasu, ale to nie jest na tyle zapas, żeby utrzymać ten poziom witaminy D na właściwym poziomie, jak widzieliśmy z tych różnych danych, prawda? My możemy gromadzić to, czy mieć to nagromadzone nawet na 12 miesięcy i dłużej. Bo okay? Tylko kwestię, na jakim poziomie będziemy w stanie utrzymać tą witaminę D w strumieniu krwi. Dobrze, ja dziękuję. Chyba powoli na...